Jest z nami nasz pierwszy gość, Paulina Smasz, która w chwili obecnej przechodzi chyba przez największe piekło swojego życia. Myślę, że nie przez piekło, ale na pewno przez największe rozczarowania i przez ogromną wątpliwość, czy to, co robiłam przez całe życie, zawodowo, dla ludzi, charytatywnie, czy w ogóle ma sens? Czy w ogóle moje życie dalej ma sens? Czy to, co na ciebie spadło, można nazwać hejtem? No myślę, że nawet trzeba nazwać to hejtem. A mianowicie, oczywiście ja gdzieś tam od dzieciństwa zmagałam się z różnymi ocenami, ale zawsze mój dziadek i moja babcia, którzy byli takimi moimi inspiracjami, mówili: pamiętaj, nigdy nie będziesz się wszystkim podobać, nigdy wszyscy cię nie będą lubić. Jeżeli nie chcesz być oceniana, krytykowana, to nic nie rób, bądź nikim i się nie odzywaj. Musisz dokonać wyboru. No jakby mój temperament, energia, osobowość spowodowała, że ja zawsze byłam bardzo aktywna i zawsze mnie było dużo, miałam dużo pomysłów kreatywnych i oczywiście z ocenami się spotykałam. Tylko ja odróżniam, i mówię to też swoim studentom, krytykę od krytykanctwa. Krytyka to jest wtedy, kiedy ktoś mówi ci: okej, uważam, że to jest niedobre i argumentuje dlaczego, ale daje ci też swój pomysł, co on by zrobił na twoim miejscu. A krytykanstwo to jest tylko po to, żeby ci to pierdolić. Żebyś się poczuł źle. Żeby twoja energia spadła. Żebyś zwątpił w życie. Żebym ja w ogóle zwątpiła w siebie i w to, co robię. Natomiast hejt dotyczy włożenia w te słowa, w te zdania, w te opinie nienawiści i życzenia komuś jak najgorzej. Śmierci, choroby, śmierci dzieci, unicestwienia, upadku. I jeszcze czerpię w tym satysfakcję, żeby jeszcze cię przydusić poduszką, żebyś już nie oddychał. To jest hejt. Absolutnie tak. Tego teraz zaznałam. Skoro ustaliliśmy już, czym jest dla ciebie hejt, no to w takim razie, kim jest dla ciebie hejter? Osoba, która czerpie z satysfakcji zniszczenia innej osoby, z życzenia mu śmierci, który leczy swoje kompleksy. Oczywiście najwięcej do powiedzenia o mnie mają ludzie, którzy mnie kompletnie nie znają, którzy nie rozumieją moich wypowiedzi lub czytają tylko nagłówki i którzy leczą swoje depresje, ale też swoje zaniedbania, brak edukacji, tylko po to, żeby opluć. Właściwie powiem ci, że myślałam, że jakby była taka funkcja w internecie, nie żeby napisz komentarz, tylko opluj, to myślę, że wszyscy by pluli. Nikt by nie pisał. Myślisz, że to również ci hejterzy leczą poprzez takie pisanie, nękanie innych osób swoje kompleksy? No tak. Jestem nikim, to dlaczego ktoś ma się czuć lepszy, mądrzejszy, bardziej wykształcony, ładniejszy? Dlaczego? Niech się czuje gorzej. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz spotkałaś się z hejtem? Tak, kiedy pierwszy raz oficjalnie opowiedziałam o stracie swoich bliźniaków i o śmierci moich dzieci, dlatego że ja zawsze mówię, że jestem mamą 5 synów. Udało się, że przeżyli 2, którzy są jakby nagrodą za to, jak trudna była moja droga do macierzyństwa. I że pierwszy raz odważyłam się o tym powiedzieć, że w tym kraju może dzieci zdrowe rodzi się po ludzku, ale dzieci martwe nie. I to było wbrew tej całej kampanii, która jest rodzić po ludzku, jak u nas w Polsce jest cudownie, jakie są wspaniałe położne, bo są i lekarze, ale wszyscy zadbali tylko o kobiety, które rodzą zdrowe dzieci. Nikt nie zadbał o kobiety, które muszą urodzić martwe dzieci. Czym w tamtym momencie ten hejt się objawił? Po co ona w ogóle o tym opowiada? Wypromować się chce na śmierci swoich dzieci. Po co ona to mówi? Przecież nie tylko jedna straciła dzieci. No tak, tylko nikt o tym nie opowiada. Co te kobiety przeżywają? Jak przeżywają to ze swoim partnerem? Jak muszą o tym opowiedzieć starszemu dziecku? Jak traktuje się je w szpitalu? Pamiętam, kiedy położna przychodziła i mówiła: proszę nie płakać, proszę nie histeryzować. To są kobiety, które będą rodzić zdrowe dzieci. Pani traumatyzuje te kobiety. One mają mieć radość. Nikt nie opowiada o tym. Ale jeśli nie będziemy o tym mówić, to nic się nie zmieni.
nic się nie zmieni, nikt o tym nie pomyśli. To jest trochę tak, wiesz, jakby odnieść to do obecnej sytuacji. Zawsze Kasia Miller mówi, wiesz co, Paulutku, w Polsce mamy takie małe mieszkanka, a dywany mamy takie ogromne, bo kobiety wszystko zamiatają pod dywan. Udawają, że nie ma problemu, że ten problem się nie zdarza, że jego nie masz. W związku z tym nigdy nie będziemy miały siły temu się przeciwstawić. Nic się nie zmieni. Tylko głos tego, kto mówi, będzie słyszalny. W związku z tym to odnoszę trochę tak jak teraz do tej sytuacji. Ja nie mam zgody na kłamstwa. Ja nie mam zgody na niszczenia rodzin tylko dlatego, że komuś jest źle w tym związku, więc sobie przeskakuje na drugi związek. Nie mam zgody na opuszczanie kobiet w chorobie, tak jak opuszczono mnie. Całe życie wszystkim pomagałam. Całe życie byłam dla wszystkich. Budowałam karierę mojego męża i kochałam go bardzo. Budowałam moją rodzinę, pomagałam moim teściom, moim rodzicom, moim dziadkom, znajomym, bo uważałam, że na tym polega świat. Ale kiedy chorujesz i nagle zostawia cię pracodawca, zostawia cię człowiek, którego kochasz i nazywa cię, że jesteś tylko kosztem i problemem, ja nie mam na to zgody. I dlatego się rozwiodłam. To była moja decyzja. Czy myślisz, że motorem do tej fali nienawiści, która się na ciebie wylała, również mogły być bliskie tobie osoby? To nie chcę tak mówić wprost po prostu. Na pewno. Tylko... Na pewno tak. Jestem przekonana, nawet widząc to, co stało się wokół mnie, pamiętaj i myślę, że państwo to wiedzą. Do słabego nikt nie przychodzi. Do chorego nikt nie przychodzi. Do kogoś, kto nie ma pieniędzy, nikt nie przychodzi. Wszyscy idą do tego, kto jest bogaty, sławny i może im coś załatwić. Jest tym bardziej jest. Łatwiej słabego przydusić. Ja zadałam sobie takie pytanie, wiesz. Rozmawiałam o tym z moją mamą. Czy ten hejt ma spowodować to, że ja... Czy oni chcą, żebym ja popełniła samobójstwo? Myślisz, że mają do tego siłę, żebyś w ogóle o tym pomyślała? Jak ten hejt odbija się na twojej rodzinie, chociażby na twojej mamie? Moja mama jest bardzo silną kobietą i myślę, że bardzo dużo cech odziedziczyłam po niej, chociaż często mówiłam, nie chcę być taka jak moja mama. Ale niestety imprinty, klisze, o czym mówił Beck, Giddens, Archer, one zostają. I moja mama bardzo długo nic nie mówiła, wierząc, że idę po swojemu, że wiem, co robię. Oczywiście nie miała totalnie zgody na to, że zdecydowałam się na rozwód, ale ja jej powiedziałam, mamo, ciesz się, że to był tylko niedowład i że w sumie to jest 5 operacji. Do tego jeszcze problemy neurologiczne, jestem w pierwszej grupie ryzyka udarowej. Do tego jeszcze weszła onkologia kobieca, jak to w tym wieku. Ja mówię, mamo, ty się cieszy, jest tylko tak, bo jakbym wylądowała na wózku jako warzywo. To mnie nie oddał gdziekolwiek, się mną nie zajmował. Więc moja mama wierzyła, że to, co robię, mam przemyślane. Ale w momencie, kiedy zaczął się ten okropny hejt, wulgaryzmy, życzenie mi śmierci, moim dzieciom śmierci, wrzucanie mi do skrzynki, straszenia mnie, że otrują moje psy, że dostanę w ryj na ulicy, że przyjdą po mojego syna. Moja mama powiedziała mi, że do niej do skrzynki, moja mama 70 ponad lat, również ludzie wrzucają kartki, strasząc ją, że mam nie uspokoić,
bo przynoszę wstyd znajomym, rodzinie. Ja, wiesz, powiem ci, Patryk, jedno, że ja dowiem się prędzej czy później, kto straszył moją mamę, kto wytropił to, gdzie ona mieszka, gdzie ona jest, która jest jej skrzynka, bo prędzej czy później ludzie mówią różne rzeczy. Ja tego nie popuszczę. Myślisz, że te działania miały na celu to, żeby, mówiąc wprost, zamknąć tobie buzię? Tak. Po to, żebyś... Absolutnie. A zrobiłaś z tymkolwiek coś? Tak, oczywiście. Mam zaangażowanych 3 prawników, którzy walczą ze mną o moje dobre imię. Oczywiście to nie jest takie proste, dlatego że ja rozumiem wszystkie kobiety, które do mnie przychodzą i się zgłaszają. Główny problem to są pieniądze. Na prawników trzeba mieć pieniądze. I trzeba po prostu w to zainwestować. Ale powiedziałam, że się nie poddam, że muszę zdobyć dowody na to, że mówię prawdę, że nie kłamię, że chcę obronić swoje imię, że nie po to tyle lat się kształciłam, inwestowałam w siebie, pomagałam ludziom, organizowałam akcje charytatywne, pomagałam wielu kobietom, dzięki mnie zmieniły swoje życie. Żeby po prostu się poddać, żeby teraz powiedzieć, to wszystko nie miało sensu. Aczkolwiek ktoś, kto zna miesiące, kiedy się nie podnosisz z łóżka, i ktoś, i okrutnie, bo to jest przemoc werbalna, jak ktoś ci mówi, no wstawaj, no ruszaj się, przecież ludzie mają większe problemy, co ty tutaj odpierdalasz, uspokój się, albo wszyscy uciekają, bo oni są słabi, jeszcze słabsi niż ja. I leżysz tyle miesięcy, biorąc leki, żeby w ogóle się podnieść, żeby w ogóle zacząć oddychać, to czasami przychodzi ta myśl. I dziękuję tutaj mojej pani doktor za to i mojej pani mecenas też, bo przychodzi myśl, że już nie warto dalej żyć. Że nigdzie nie ma światła. I układasz sobie życie. Okej, mój starszy syn, dobrze, ma już rodzinę, ma żonę, która go kocha, ma dziecko. Mój młodszy syn jest bardzo mądry, bardzo zaradny. Jestem z niego bardzo dumna, już sobie da radę. Moja mama też da sobie radę. Okej. Czyli twój czas na ziemi się skończył. Bo gdziekolwiek się odwracasz, nie ma światła i nadziei. Nie ma ludzi, którzy są ci przychylni. Więc dlatego czasami wolę się uśmiechać, niż powiedzieć ludziom, co tak naprawdę mi jest. I dlaczego tak bardzo mnie to boli. Wracając do tego, co przed chwilą mówiłaś o tym, że chociażby twoja mama dostaje jakieś anonimy. Czy myślałaś o tym, albo czy zgłosiłaś to na policję? A jeżeli tak, to czy policja cokolwiek z tym zrobiła? Oczywiście, że zgłaszam na policję. Mało tego, to szantażowanie mnie. Również zgłaszam na policję. Co policja może powiedzieć? No, że pani, proszę zmienić lampki. Proszę nie chodzić po ulicy, trzymając telefon i rozmawiając, no bo pani może dostać w twarz. Proszę uważać na psy, nie zostawiać mnie. Proszę być z mamą, proszę być cały czas w kontakcie. I nie ma tu w kamienicy kamer, które są w stanie coś nagrać. Ja nie mogę powiedzieć, że oni byli, że odrzucali te prośby, ale oni też nie mają narzędzi. Trochę tak jak ten hejt w internecie, że nie ma narzędzi, żeby ukrócić ten hejt i powiedzieć, nie możesz komuś życzyć śmierci. Nie możesz życzyć komuś, żeby umarł na raka. Nie masz prawa życzyć, żeby umarły ci dzieci. Nie masz prawa tak mówić. Za kogo ty się uważasz? Za Pana Boga? Ale zobacz, co się dzieje. Oczywiście ja już nawet nie powiem o tych hejterach, którzy są anonimowi w internecie. Ale zobacz, co się stało. Ta granica została przekroczona. Hejterzy ujawniają się z profilu, ze zdjęcia, imienia i nazwiska. Wchodzisz tam, a tam jest babcia z wnukami, która mówi, ty szmato, żeby cię Królikowski wyruchał. A
Czy uważasz, że to w jakikolwiek sposób powinno być umocowane prawnie, ten hejt, który dzisiaj nie jest w żaden sposób umocowany prawnie, bo tylko możemy kogoś zgłosić do sądu oczywiście, z pozwu cywilnego o naruszenie dóbr osobistych, ale z tymi hejterami w żaden sposób nie jesteśmy w stanie walczyć, no bo co, to, że ktoś nam życzy śmierci, musimy to udowodnić, żeby iść z czymkolwiek, musimy to udowodnić. No tak, wiesz, jeżeli w tych komentarzy jest nie 100, tylko jest 1000, to z każdym pójdziesz do sądu. Nie, ale żeby chodzi mi o to właśnie, że wiesz, raz zgłaszając na policję, policja coś powinna z tym robić. Istnieje taka możliwość. Tragedią i to na pewno niejednokrotnie już się skończyło tragedią. My nawet możemy o tym nie wiedzieć, tak? Bo takich ludzi, którzy nawet mogą nie być żadnymi celebrytami czy osobami, ale mogą być osobami pracującymi w firmach, sportowcami początkującymi, których ktoś tak napisze, to nie są ludzie, którzy są przygotowywani na to. Których ja dzięki Bogu mam narzędzia, bo jestem wykształcona i wiem, jak sobie z tym radzić, co wcale nie oznacza, że mnie to nie boli. Boli mnie i to bardzo. Na przykład zarzuca kłamstwa, wiesz, to, co produkują media. Znaczy, ja nazywam, że to nie jest dziennikarstwo, tylko to są twórcy kontentu, którzy wymyślają kłamstwo po to, żeby im się klikało, bo jak im się klika, to mają reklamy, a jak mają reklamy, to mają pieniądze. Wymyślają, że nie mam kontaktu ze swoimi synami, wymyślają, że wszyscy mnie nienawidzą, że gówno jest wart mój doktorat, że moja praca zawodowa to jest... Wymyślają po prostu rzeczy, które powodują, że mój dorobek zawodowy zostaje totalnie zniszczony. I to, co do tej pory zrobiłam dla innych. W związku z tym tracę też pracę. Pracę zawodową. Nie mogę pracować. Bo te kłamliwe nagłówki, często jest tak, że jest kłamliwy nagłówek, później jest jakiś tam artykuł, który w ogóle mówi o czymś innym, opiera się na kłamstwach, które nie są sprawdzone. Jest później czytany przez potencjalnych ludzi, firmy, które czytają te opinie. I mimo, że wydaje się, że inteligentni ludzie, wykształceni, ludzie w firmach, nie powinni czytać tych plotkarskich informacji, to wszyscy je czytają. Mam mnóstwo takich maili. Pani Paulino, bardzo nam przykro, ale ze względu na hejt, który się pojawił w internecie, musimy zerwać z Panią współpracę. A ja mówię, ale to jest nieprawda, to jest kłamstwo. Nikt nie poświadczył, że to jest prawda. Prawda wygląda inaczej, ale to już nikogo nie interesuje. Niestety musimy dojść do takiego wniosku, że prawda w tym kraju nikogo nie interesuje. Ludzie nie chcą znać prawdy. Nie boli cię, że również na ten hejt wpływają twoi koledzy z branży, bo również jesteś dziennikarką. To ci dziennikarze również napędzają na ciebie tą spiralę nienawiści. No to powiedzmy sobie, to są główni sprawcy tej nienawiści i tego zaszczucia i tego hejtu, no bo generując tak obrzydliwe kłamstwa, komentarze, oni ten hejt nakręcają, bo ludzie czytając cokolwiek nie myślą, że to jest fake news, że to jest nieprawda, tylko jeśli to napisano na portalu czy w gazecie, to znaczy, że to jest prawda. Ludzie tak przyjmują rzeczywistość. I paru osobom z tych portali i zresztą dziennikarzy też z gazet powiedziałam, pomyśl sobie, co byś ty zrobił na moim miejscu. Nigdy nie ma odpowiedzi, bo oni uważają, że to ich nigdy nie spotka. Nieprawda. Życie jest tak zaskakujące. Los czasami nas tak traktuje. Kiedyś, mówiąc szczerze, jeśli mój były mąż, a wtedy mój mąż tak się zachowa, ktoś by mi tego powiedział, powiedziała, jak Czarek Pazura w filmie, powiedziałabym, ucinaj mi ręce w życiu, teraz bym bez rąk chodziła. W życiu nie spodziewałam się, że mój były mąż tylko po to, żeby mieć newsa medialnego przeciwko mnie, pójdzie na policję i zgłosi mnie, że zakłóciłam mir domowy. Nie wiedziałam, co to jest. Musiałam najpierw przeczytać w internecie, bo to jeszcze z rosyjskiej okupacji jest. Ja mam bardzo dobre relacje.
Mój teść był zawsze osobą mnie wspierającą, moja teściowa pomagała przy moich dzieciach. To jest miła starsza pani. Ale tylko po to, żeby wygenerować news, żeby ludzie mnie znienawidzili, że ja w ogóle narzucam się starszej pani i rozwijam jej chorobę. A kto zajmował się mamą Maćka, jak Maciek jeździł na zawody, na igrzyska, na maratony? Ja! Ja robiłam im zakupy, woziłam do lekarza, organizowałam lekarstwa. No i oczywiście wszyscy o tym napisali, ale to, że jak już złożyłam zeznania, bo zostałam wezwana na policję, że te zeznania były identyczne jak jego mamy i nie było żadnego zarzutu wobec mnie, to już o tym nikt nie napisał. Bo lepiej kopać słabego. Wierzysz w karmę? Niestety nie. Niestety moje ostatnie doświadczenia pokazały mi, że w ogóle ja już przestałam w cokolwiek wierzyć. Ja bardzo wierzyłam w ludzi. Wierzyłam w miłość. Wierzyłam w oddanie. Wierzyłam w lojalność i szacunek. Wierzyłam, że jeśli całe życie będę się rozwijać, będę się edukować, to będę człowiekiem, który też pokazuje, że warto mieć głód na świat. Bo to życie jest jedno jedyne. Ja już w nic nie wierzę. A jak zareagujesz, jak ten hejt się skończy i ci sami ludzie, którzy ciebie hejtowali, przyjdą do ciebie, będą chcieli z tobą normalnie rozmawiać i będą udawali, że nic się nie stało? Nie ma ich w moim życiu. Zrobiłam coś, co wydawało mi się zawsze taką ostatnią deską, takim kołem ratunkowym. Albo deską ratunku. Mianowicie ja zawsze uważałam, że po to stworzyliśmy się jako jednostka społeczna, żeby żyć z ludźmi, żeby z nimi rozmawiać, żeby każdy miał z nas inną opinię, każdy może wierzyć w co innego, każdy może mieć inne zdanie, ale dyskutujmy o tym, bo to nas rozwija. Ja po prostu pozamykałam wszystkie bramy, wszystkie drzwi, które mnie zawiodły. Zapytasz, czy dam drugą szansę? Tak, ale chcę zapytać, nie właśnie tak. Cały czas to wałkuję z tego względu, że każdy z tych artykułów, nawet jak nie jest podpisany imieniem i nazwiskiem, jest podpisany inicjałami. Może też nie być niczym podpisany, ale ty i tak się możesz dowiedzieć, kto za tym stoi. I ten sam dziennikarz kiedyś, jak zrobisz coś, co odniesie sukces, przyjdzie do ciebie i będzie chciał z tobą rozmawiać. Jak ty na niego zareagujesz? Bo tu powiem ci jeszcze ciekawszą rzecz. Mhm. Dziennikarze piszą do mnie, wysyłając mi print screeny. Kto spowodował i kto wymyślił ten hejt, ten nagłówek, kto chciał, żeby ten hejt był i to zaszczucie na mnie, z imienia i z nazwiska. Mam taki czarny zeszycik malutki, wiesz? Nienawidzę tego zeszycika, ale go otwieram i wpisuję te nazwiska, żebym nigdy nie zapomniała, co ta osoba zrobiła. Bo może przyjdzie taki moment, o którym mówisz, że on będzie na zakręcie, że będzie potrzebował pomocy dla swojego dziecka, dla siebie, dla swojego partnera, partnerki. I wtedy przyjdzie do mnie, bo może będę mogła coś dla niego zrobić. Ja wtedy otwieram czarny zeszycik. 2023, luty, artykuł. Smaszcz mówi o analu. Zrobiłam wywiad na temat edukacji kobiet. Jak ważne jest, żebyśmy w tym kraju się edukowały. Żebyśmy miały swoje zdanie, swoją niezależność w opiniach, nie tylko w pieniądzach, ale niezależność w opiniach, żeby nie dać się zamiatać pod dywan, żeby nie ulegać przemocy werbalnej, przemocy ekonomicznej, przemocy słownej, przemocy fizycznej, przemocy wobec naszych dzieci. Co wyciągnął portal, który mówi, że jest portalem otwartym na ludzi. Portal Plejada, taki wspaniały. Nagrody Plejady. Gwiazdy Plejady, takie wspaniałe, robią event. Nie powiedzieli o tym, że zrobiłam wywiad o edukacji i jak wygląda cała sytuacja edukacyjna kobiet w Polsce. Tylko napisali, że facet zadał mi pytanie, czy lubię anal. A ja odpowiedziałam, to tylko facet może zadać tak głupie pytanie w czasie takiej rozmowy. To jest naprawdę news? A nie powiedzieć kobietom, edukujcie się, popieramy to. To jest ważne, żebyście wiedziały, żebyście miały pewność siebie, żebyście znały swoją wartość, że jak wam źle, żebyście odchodziły, żebyście zabezpieczały się, kiedy nagle wydarzy się coś w waszym życiu złego, żebyście miały zabezpieczenie. Nie, to było ważniejsze, żeby napisać o analu.
że jakiś idiota zadał mi takie pytanie. To jest dziennikarstwo? Ale powiedz mi, Paulina, słyniesz z tego, że wspierasz te kobiety od wielu lat. Poprzez tak, właśnie 27 lat. Poprzez te warsztaty, poprzez tą edukację. Wiele razy się spotkałaś z takim hejterskim mizoginizmem, że tym mężczyznom to przeszkadzało, że wspierałaś te kobiety? Bo może tutaj też ten hejt rzeczywiście występował. Mam nadzieję, że ciebie zaskoczę. I tych, którzy oglądają film również. Największego, najbardziej okrutnego hejtu doznałam od kobiet. Właśnie od kobiet. Hejtują mnie na przykład geje, którzy są zakochani w moim byłym mężu, bo im się podoba. Na przykład piszą, ty chujowy transwestyto, aby ci rak, którego miałaś dupą, wyszedł. Na przykład cytuję. Albo masz nos jak chuj z jajami, może sobie go uczy. Albo twoi synowie są takim gównem jak ty, bo tylko takie gówno jak ty rozsiewa kolejne gówno. Albo są to właśnie starsze panie, które z wnuczkami się fotografują, kobiety w ciąży, które jeszcze nie mają swojego narodzonego dziecka, ale na przykład mają dużo starszego męża, bo rozbiły jego związek, czy są w kolejnym związku. Albo są to kobiety. I ja zawsze pytam, czy pani była na moich warsztatach? W życiu bym do takiej kurwy jak ty nie przyszła. Nigdy jeszcze kurwą nie byłam. Może to jest moja przyszłość, nie wiem. Więc mam nadzieję, że ciebie to najbardziej zaskoczy. No bardzo. Tych najgłupszych rzeczy właśnie dowiedziałam się właśnie od kobiet. Myślisz, że tą epidemię nienawiści da się zatrzymać? Myślę, że jeżeli nie zmieni się to w dyskursie publicznym, czyli w mediach, nie zmieni się tego w polityce, nie zmieni się tego w firmach, bo wierz mi, ja mam taki wykład, gdzie pokazuję narzędzia, jak sobie z tym poradzić. Bo wiesz, ja mogłabym tutaj do żabki pójść, czy do groszka w worku foliowym na głowie, tak się bojąc w ogóle wyjść z domu. Ale jednak staram się wychodzić. Staram się ubrać. Przepraszam, się popłakam, ale nawet widziałeś, przyszłam umalowana. I staram się pokazać, jak oni dalej po tym wszystkim mają żyć. Ja też nie wiem wszystkiego, ale pokazuję im swoje narzędzia, które się sprawdziły. Pokazuję im ćwiczenia. Ja spotykam się z bardzo młodymi ludźmi, z nastolatkami, ze studentami, z kobietami w różnym wieku, ale też z mężczyznami, którzy doznają takiego hejtu w korporacjach, w firmach. Bo są za mądrzy, za bardzo wykształceni, za szybko idą do przodu. Bo o kobiecie, jak za szybko awansuje, to co mówią głównie? Wie, gdzie dawać dupy, tak? Ale o mężczyźni już tego nie powiedzą. Więc będą niszczyć go z innej strony. Oni wpadają wtedy w uzależnienia, depresję. Tylko kobieta pójdzie po pomoc, żeby się wygadać, żeby zmienić swój stan emocjonalny, pójdzie się wygadać, a mężczyzna nie. W związku z tym mamy, po pandemii, mamy najwyższy w Unii Europejskiej poziom popełniania samobójstw przez mężczyzn. A już nie wspomnę, że nie mówimy o seniorach i samobójstwach seniorów, którzy zostają sami opuszczeni. Żyją w strasznej biedzie i ubóstwie. Mamy 30 tysięcy bezdomnych, 5 tysięcy kobiet w bezdomności. Co my jako społeczeństwo dla nich robimy? Nic. Czego się boję najbardziej? Najbardziej się boję tego, że mimo, że bardzo pracuję z moimi synami nad tym, żeby to ich nie dotykało, bo są oddzielnymi jednostkami, indywidualnościami, żeby nigdy nie wzięli sobie do serca tego, co inni mówią o mnie. Żeby mieli swoją niezależną, autonomiczną opinię, jaka jest i jaka była ich mama. I na to chcę tylko zasłużyć. A reszta nie mam dlaczego.